Cześć i czołem, moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest nasza seria Hearts of Iron 4 z Czechosłowacją oraz po tej drugiej stronie, taką dużą, fajną, z węgierską Rumunią, jest mój przyjaciel Krzysztof. Przywitaj się, Krzysztofie. W zależności, etc. W kolejnym odcinku, trzecim już tym razem, Rumunii o Czechosłowacji. Weź mi się zajęć. Zmieszkują się do inwazji na Grecję. Ty masz inwazję Grecji. Tutaj pragnę przeprosić, gdyż odcinek jest tak troszkę tam kilka dni do przodu, gdyż myślałem, że dałem pauzę, nie dałem pauzy. No i chyba coś skoczyło u ciebie, tak? Doktryny, jak pamiętam, tak mówiłeś? Wskoczyła druga doktryna planu Wielkiej Bitwy i aktualnie zacząłem opracowywać trzecią, ale nic wielkiego. No dokładnie. Dobra, to opuścić pauzę? Lecimy. O tyle mówisz tak, zajęcie Grecji. Ja robię aktualnie, co ja robię teraz? Przemysłowe dziedzictwo. No pójdę sobie w te fabryki i potem mogę pójść ten dodatkowy zespół badawczy. To mi bardzo ułatwi sprawę. Wszystkie fabryki, wszystkie te. No, wszystkie umocnienia masz już zrobione. Jak tam twoje fabryki wojskowe? Fabryki w ogóle. Ile masz? Aktualnie mam 15 fabryk wojskowych. A 16 cywilnych. Mam 31. Znaczy, pójdę sobie teraz przemysł. Znaczy, ja teraz pójdę sobie w ten przemysł czechosłowacki o plan Wielkiej Bitwy. Wtedy będę miał już 33 te fabryki. Wtedy będzie brakowało tylko dwóch. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić ten. A ty coś budujesz aktualnie? Tak, cały czas buduję fabryki wojskowe. Ha, okej. Okay. Aż dziwne. No, będę to robił cały czas. Będę musiał coś zbudować te fabryki w Zaolciu, przynajmniej do jakiegoś, nie wiem, drugiego czy tam trzeciego poziomu. No i fabryki, tylko bunkry. No, dokładnie, no o to chodzi. Chciałem bunkry do poziomu. No, a może ja buduję fabryki wojskowe do trzeciego poziomu? No, nie wiesz. To na pewno nie do trzeciego poziomu, bo w Zaolziu możesz zbudować tylko dwie fabryki. No tak, no niestety. Zawsze mnie cieszy, jak Polską mogę zrobić trochę Zaolzia, bo tam jest zawsze jakaś fabryka jedna. To jest dodatkowa fabryka. Jak masz ich mało, to jest taki plusik. Owszem. Ty oczywiście idziesz w Czechosłowacji. Dobrze, dobrze. Tak, tak. Pozbędziemy się tego... Czechosłowackie jest o tyle fajne, że on daje ci również infrastrukturę. Mhm. A czy tutaj dużo... Ale masz infrastrukturę. Nie? Inżynieria, maszyna licząca. Fajnie to wygląda, jak mam teraz ten duży procent do spadku czasu badań, bo już mam minus 20%. To ty, nie, ja mam minus 15%. Mają tylko ten spacją. Ty masz to światło wolności. Tak, no, światło wolności. Nie, no jest bastion demokracji i światło wolności. Bastion wolności. No nic, no muszę poczekać, mam jeszcze 32 fabryki. Potem jeszcze, teraz z tego mi powstaną dwie kolejne. Tak. No to wtedy mógłbyś ściągać ode mnie jakąś jedną rzecz przez 70 dni i ja sobie wtedy ustawię ten zespół wymiany wiedzy. Nie wiem, jak uważasz? Bo wtedy mogłem szybko wskoczyć na ten, bo wtedy mogłem szybko wskoczyć na... Mogłem szybko wtedy wskoczyć na tego, Boże, jak to się nazywa? Już zapomniałem, już straciłem Benę. Wtedy mogłem szybko wskoczyć na ten zespół wymiany wiedzy na jakiś czas. Bo ty teraz po tym przemyśle czechosłowackim dostaniesz dwie fabryki. Będę miał 34, a do tego muszę mieć więcej niż. To możesz przestać coś importować. Jak przez chwilę nie będziesz miał stali czy aluminium, to naprawdę się nic nie stanie. Co mi z tego zabiera? Okay. A no racja, prawda. A ty to już więcej robić. Okej. Okay. Jezus, nie! Jezus ma. Boże święty. Zacząłem ściągać naprawdę dużo ten. Zacząłem naprawdę ściągać dużo stali. Mi spliknęło mi się. Dobra, co możemy zrobić? Broń wsparcia. To będzie dobre, bo to mi ten obrony doda. Ja dużo aktualnie nie zrobię. O, nowe jednostki. Już mam 38 dywizji pod granicą. A szkolą mi się kolejne. No i sądzę, że uda mi się dojść ten. A ty jak na przykład robisz dywizję, to ty cały czas klikasz dodatkowe, czy jednak przesuwasz tam liczby dywizji do szkolenia? Bo ja cały czas tam dokładam sobie nowe dodatkowe, chyba że już mam duże... Kolejnie i do tej dywizji. No właśnie, że tutaj dywizję cały czas, bo może być, że ustawiamy sobie ile chcemy takich samych dywizji, a ja cały czas je dokładam. Dobra, to jest spoko, przemysł osłowacki. O, to mogę nawet tak zrobić, w sumie nie musisz ode mnie nic ściągać. W międzyczasie, o, 607 ludzi, zasobów ludzkich. Będę, prawdopodobnie pójdę sobie też po tym zespole wymiany wiedzy, przygotowania obrony, bo to mi aż da 5%, znaczy dodatkowe 2,5%. Chociaż mógłbym ten również ten pełny pobór zrobić po tym. Czy przygotowania obronne z jednej strony to jest fajne, bo pozwala ci mieć pełny pobór szybciej. No,
pozwala, a demokraci nie mogą robić pełnego poboru. Więc szybciej będziesz mógł postawić pełną armię za pełny manpower jakby. I szybciej będziesz miał... Najszybciej będę miał armię, no, naprawdę. No tak, i szybciej będziesz miał armię, a później sobie i tak w trakcie wojny weźmiesz tam... Okej, okay. Pauza. Pauza już dają. A co już zrobiłeś ten? A zrobić. No my jesteśmy troszkę ten. O, wypada wojnę, to świetnie. Ja jestem troszkę do przodu, jeżeli chodzi o doktryny, bo Światło Wolności, nie Bastion Wolności. Światło Wolności robi się tylko 14 dni. Dobra, poczekajmy, aż coś zrobisz. A ile potrzebujesz napięcia światowego, żeby ten? Ile jest potrzebne napięcie światowe, żebyś mógł ze mną zrobić frakcję? Chociaż nie wiem, ty masz MPS powiązań, to nie wiem, jak to wygląda. Tak, odpauzuj. Odpauzuję. 40% chyba, nie? Albo 80 nawet. Albo muszę mieć po prostu ten, bez powiązań. Mam nadzieję, że tak nie jest, bo to byłoby trochę kappa. A będziesz mógł nałożyć ten? Gwarantuj niepodległość? A w sumie mógłbyś za niedługo nawet dać. Tak mi się zdaje. Chociaż nie wiem, czy jako bez powiązań nie masz innego za innych procentów. Ja potrzebuję jeszcze 25% do tego. Oj, za chwilę mi się zwiększy nam się napięcie światowe do 30. Już leci Anschutz. Niemcy się nie pierniczą w tańcu. A ja chyba będę musiał tak czy siak zrobić. O, mam 34 fabryki, zrobię to co mówiłeś. Na razie nie będę do ciebie ściągał tego. Aluminium, hehe. I zrobimy sobie zespół wymiany wiedzy, tak jest. Aluminium. Nie podoba mi się to, że Niemcy robią Anschutz. Mogli być pokojowi. Chociaż się śmieszę jeszcze z to, jak ten naród tu 56. Czasami Niemcy potrafią zrobić się demokratyczny. Zabić Hitlera, zrobić się demokratycznie i nikomu wojny nie wypowiedzą. Tak. A w ogóle już niedługo będzie niemieckiego i nie będzie właśnie takie myślone jedynie na Hitlera. Że będzie faktycznie możliwość zmiany. A, tych nowych paczek i tak dalej, nie? Właśnie mi to przeszkadza, że gdy gram bez modów... Wreszcie będzie miało to sens. No, na przykład ja gram bez modów, to mi bardzo przeszkadza to, bo ja bardzo lubię grać Brytyjczykami. Nie wiem czemu, jakoś przyjemniej mi się nimi gra. I zawsze przeszkadza mi to, że bez roku tak, PTC mogę grać bardzo, tylko demokratami. Na dość małą, ale bardzo elitarną armię. Mhm. A później masz te kolonie, mnóstwo fabryk i tak dalej. Akurat nie ma z tym problemu. Polega to na tym, że możliwie najszybciej pójdziesz w Królewski Pułk Pancerny. Do zbrojenia armię zmotoryzowaną i Królewski Pułk Pancerny. W międzyczasie opracowujesz Matyldy, czyli tam ich ten drugi lekki czołg. I wlecisz w ten Crusadery. To jest, to mnie kurwa boli straszliwie, że Matylda... A ty jest lekki, mnie też to boli, uwierz mi. Matylda to był czołg kurwa ciężki. Nie, średni bardzo. Znaczy ciężki to nie istniało pojęcie. To był, znaczy, według ówczesnego nazewnictwa samych Brytyjczyków, to był czołg ciężki. Na ówczesne czasy to był czołg, tak, to był ciężki. Czołg tak zwany piechoty. Mhm. Oni mieli dwa podziały. Podział na czołgi piechoty i czołgi kawaleryjskie, tak zwane. Pościgowe nawet. Czołgi kawaleryjskie to były czołgi typu Crusader, Cruiser, Comet, tego typu rzeczy. Ja Cromwella uwielbiam, jeżeli chodzi o historię. W ogóle jest taka historia pewnej załogi, załogi czołgu Cromwell, która, wiesz, lądowali w Normandii przez... i tam aktualnie jechali przez Holandię. A. I mieli taką sytuację, że to był czołg zwiadowczy, bo on z jakiegoś powodu nikt nie wiedział dlaczego, ale on był szybszy niż pozostałe czołgi. Jak się wkłada do tego samolotu, pewnie wstawili za mocny silnik, coś takiego. Za bardzo, dlaczego ten czołg jest szybszy od wszystkich innych? A więc w każdym razie używali go tak jakby trochę do zwiadu, więc wiesz, więc... I była sytuacja, że wychylali się zza wzgórza, no i widzą... Jezus Maria, to się nazywało Flag Wierling. Wiesz, ten taki... Jak w Company of Heroes jest ten taki czołg, który ma taką otwartą wieżyczkę i tą małą... Blackwindy, te takie przeciwlotnicze. I tam właśnie za wzgórzem był właśnie ten czołg, oraz PAK, czyli
wiem, działa przeciwpancerne. Ta armata 88 mm. No tak, nie, flak. Flaki określali, że tak. Działa przeciwpancerne, a flaki to były przeciwlotnicze. Tak, 88. O Jezus. Tylko że na szczęście ona była odwrócona. No więc tak, flag Wierling uzdał kilka strzałów w pancerz, no i w tym momencie szybko uciekamy, bo tam pak, bo tam, w sensie, bo tam flag stoi, nie? I nas zaraz rozwali. No więc wyjechali ze wzgórza, cofnęli się i powiedzieli, że tam stoją paki, tam są mocne umocnienia Niemców, tam, no, że są mocne umocnienia Niemców, czekamy na wsparcie. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zobaczyć, jak wygląda pancerz. I zauważyli dość dziwną rzecz. Pociski flaka, znaczy z flag Wierlinga, wbiły w pancerz. W ogóle przerwę się na chwilę. Zaczyna się. Zażądaj kraju sudeckiego. Wielka Brytania i Francja gwarantują niepodległość. Ja już kończę podbijać Grecję. Spoko. Spoko. Będę miał 50 parę sił gotowych do walki. To też to będzie dobra opcja. Całej granicy. Ustaw to na całej granicy. Masz zbudowane. Czemu nie masz zbudowanych fortów na Zaolziu oraz tam na dole? Wiem, już właśnie buduję. Znaczy za późno zauważyłem. To znaczy, że tutaj może na początku myślę, że są u góry. Muszę tutaj dorzucić już. Tutaj mi się nikt nie szkolą. Bardzo mnie boli to, że ja mam tego manpowera. Nie zrobię tego jeszcze szybko. Znaczy, mam już naszać siłę polityczną, żeby później zrobić sobie pod manpowera, ale jeszcze... To nie to samo. Dobra, przygotowanie obronne. Co mogłem zrobić? Więc patrzyli na ten czołg, na czołgi na to, że... Pociski z flag Wierlinga, z działka przeciwlotniczego, 20 mm, się wbiły w pancerz. Dość dziwne, to dziwne. Więc wiesz, ostatecznie powiedzieli, że... I później dowódca plutonu sprawdził numery seryjne tego czołgu. Okazało się, że on jeździ czołgiem szkoleniowym. O. Który miał nieutwardzony pancerz, znaczy pancerz z nieutwardzonej stali, czyli z miękkiej stali, który był dwukrotnie cieńszy od Cromwella. Nawet tego nie znałem. Czekaj, one się nazywały chyba, one miały swoją specjalną nazwę, te pierwsze wersje Cromwell. To były po prostu czołgi rozpoznawcze. To nie były żadne specjalne... Były po prostu czołgi rozpoznawcze. Znaczy czołgi, nie rozpoznawcze, szkoleniowe. To po prostu były szkoleniowe Cromwelle. Wiesz, że zanim czołgistę wsadzaliśmy do prawdziwego Cromwella, nie, to najpierw nie wiedzieliśmy, jak to działa w ogóle. Wiem, jak to działa, wiem. Bo to dałem ci bronią pancerną drugiej wojny światowej też... Dwukrotnie cieńszy pancerz z nieutwardzonej stali. Oni w tym czołgu jeździli od czasów Normandii. I w czołgu szkoleniowym, który de facto był prawie nieopancerzony. Ja i tego nie zauważyli. Czemu? Bo ani razu żaden Niemiec ich nie trafił. I teraz, wiesz, pierwsze co... No to dowódca plutonu przekazał to oficerowi, tam wyżej, ale wyżej. Ale ratować niepodległość, czy nie? Bo Niemcy jest za niedługo za... Nie, jest 35%. A ile ty potrzebujesz? Jest problem. No właśnie. Dlatego, wiesz... Ja nawet nie mogę ustawić celu, żeby zaatakować. Żeby, wiesz, ustawić... cel wojenny. A ten korpus ekspedycyjny możesz wysłać? Korpus ekspedycyjny mógłbym wysłać, gdybym był w jednej frakcji. A ciebie państwo bez frakcji nie mogą? Wiem, że mogą. Niestety... A przecież Włochy na przykład nieraz są bez frakcji, a wysyłają już teraz Hiszpanom. Chyba, że mają takiego ducha narodowego. Mówisz o innej rzeczy. Ty mówisz o ochotnikach. No, o to chodzi. Ale to jest kilka dywizji mógłbym wysłać. To... Uwierz mi, że nasze coś. Chociaż Francuzi gwarantują mi podległość, mam nadzieję, że mnie nie oddadzą. W sumie mamy dużo wojsk, więc raczej powinni się zgodzić. A sobie poprawię z nimi relacje. Czyli to jakokolwiek miałoby pomóc. Powinien się zgodzić. Znaczy zgodzić, żeby im pomóc, nie? Bo sprzętu mam sporo, wszędzie.
co i saperów sobie dodam, sprzęt wsparcia jest ze przodu, o świetnie. No będzie mi brakowało po prostu tych ludzików do walki. Nie mogę robić dywizji, ale mówię, przynajmniej mam karabinów sporo. Dobra, idźcie tutaj, produkujcie. Ja karabinów mam 6000 na plusie, będę mógł ci wysłać lendlis. No ja mam 16000 na plusie, więc... Średnio. No właśnie to chodzi, że mam tych karabinów, ale nie mam tego, nie mam nic zupełnie. Na artylerii po boku też nie mogę dać. Czemu nie możesz dać? Bo co, będzie za mało? To wiesz, no, to zawsze... Za mało, to naprawdę nie będzie problemu. No wiesz, lepiej żeby było trochę za mało, ale żeby było coś, niż żeby nie było nic w ogóle. No to prawda. Dobra, będę miał trójki, nawet szpurki pod tym, pod granicą. Tych do Oziu i tej słody. O, nigdy się nie poddamy, to czarny dzień dla Europy. Nigdy się nie poddamy. Dyktat monachijski. I wypowiedzieli mi wojnę. Chwila, czy Franc... Pomagają mi. Ja dojdę, mogę na chwilę dojść do tego, do aliantu. Pyk. Moje jednostki są gotowe i ja bym tutaj... Zastanawiam się, czy zrobić... Przeczekać kilka dni, 12 dni? Poczekam 12 dni. O co chodzi? Bo mogę poczekać 12 Przygotowania dni. Przygotowania obronne. No właśnie, o to chodzi, że nie będę sobie dawał tych. Dam sobie kolesia do obrony. Do tych 10% dodatkowych. Rzucę już nawet tą jednostkę, która ostatnio się szkoliła, żeby już zasiliła granicę. Atakują. Ja tu widzę, że oni nawet ci nie atakują. No bo mają ile, bo ja mam więcej dywizji pod swoją granicą. Francuzi, ruszcie, cholera się jasna, wy nic nie macie pod tą granicą niemiecką. Francuzi się nie ruszą. Nawet ja się nie po ruszę. Po to udo... O nie, o Polec... Uuu! Patrz. Polacy już? Niemcy... Dlaczego Niemcy podzieli tak z dupy nagle wojnę? O, Związek Radziecki mi wysłał dwie siły, spoko. Ja dojdę na razie do aliantów, chyba mi się opłaca, nie? Znaczy w sumie nie musisz wchodzić. W sumie tak, bo i tak jesteśmy razem w tym. Dokładnie. O, są przygotowania obronne, super, bardzo mi się to podoba. I Politechnika Czeska. Tyk. A ja mogę robić dodatkowe oddziały. Zespoły wymiany wiedzy zrobione? Tak, tak, już dawno. Okej. No i teraz Politechnika Czeska i będę miał 5 zespołów badawczych. O, nie atakują mnie nawet. No ja chciałbym poczekać, aż oni mi się na mnie wykryją. Port. Ja się sam gdzie... Ej, to niedobrze, skoro Polacy mają wojnę, to mogą mnie z tyłu wziąć. Ale mi zepsuli sprawę ci Polacy. To oni na razie się nie dołączyli do wojny, tylko do frakcji. A, no w sumie. To nie zepsuli mi nic. Dobra, mam maszynę liczącą. Co sam gdzieś na początku? Szyfrowanie czy deszyfrowanie? Bo to chyba nie ma znaczenia, nie? Czy nie, deszyfrację. Deszyfracja na początek. Dobra, doszły mi jednostki od Związku Radzieckiego. Za chwilę dojdą jednostki od Belgii. Cały czas ktoś mi tam coś wysyła i po prostu obsada tą granicę. No tak Niemcy mają mało. O, przygotowania defensywne. To świetnie, już jest obrona plus 10, zorganizowanie plus 10 i dalej lecę. Będę miał 5 tych. Będę miał 5 widzę ci, tam atakują gdzieś na wzgórzach. Atakują, no prawda. A, bo tam mam jedną jednostkę. Dobra, idźcie, podeślijcie. Podeślijcie tutaj wojska. O, biją mnie po 18. W tym czasie robi podział Jugosławii. No i dobrze. Znaczy, jeżeli będzie odpowiednio ten. Jeżeli będzie odpowiednio duże napięcie światowe, moglibyś stworzyć frakcję. Ja dojdę, ty ten mnie zaprosisz i razem zaatakuję wtedy Niemcy. No, idźcie tu i pomóżcie, halo. A mają być tutaj? O nie. Nie. Słuchajcie. Tutaj jedna jest doskonała. Wiecie, a tu dwie. O, właśnie. Raczej pasywnie, ale może dlatego, że też zrobiłem tyle oddziałów, że... No Niemcy nic nie mogą mi na razie zrobić. O, a kto... A, tak, zapomniałem, że bohaterski Związek Radziecki szarżuje na niemieckie pozycje. O, i Niemcy teraz bardziej się rozdzielają, super. Ty coś tam atakujesz. No właśnie, nie, to Związek Radziecki atakował. No i Polacy weszli do wojny, w ogóle nie przygotowali. O nie, Luksemburg padł. O nie. Luksemburg umarł. Zabijmy! Ej, ty patrz, ale tak patrzę, to Niemcy nie mają wszędzie mnóstwo dywizji tak naprawdę. W niektórych miejscach są osobieni, ale mają czołgi, których ja nie przebiję. Ponieważ oni głównie walczą tam, wiesz... Ej, Polacy dostają po dupie, nie. No nie, jak oni psują tutaj. Dobra, czy mogą coś zrobić? Ja mogę pomóc Polakom chyba, nie? Atakują cię i chyba, że... Ale widzę, ale widziałam zielone dymki. Ja obserwuję cały czas. Wszędzie mam zielone dymki i myślę, że nie prowadzić kontratak po Wrocław. A nie, czy Polska. Czy dostałeś informację, że wojny zostały połączone? Tak.
zostały połączone. Gwizdy na Karpatach, tam na granicy z Polską. No właśnie, tylko nie mam na nią sił, żeby to rozdzielić. To mi się bardzo nie podoba. Dobra, rozdzielić. No właśnie, muszę to rozdzielić. Bardzo mi to nie ma, że nie ma, że nie. Musisz to zrobić. No chyba, że tą Słowację w pizdu. Chyba, że zostawiasz całą Słowację w pizdu. I obronną... Ale też nie mam z tyłu te, nie mam w samych Czechach też w tych. No mogłem tak zrobić w sumie. Na terenie całej Czechy masz masę fabryk. Znaczy na terenie całej Słowacji masz masę fabryk, więc musisz wybrać. Albo ustawiasz coś na Karpatach. Musisz coś ustawić na Karpatach, bo w pewnym momencie Polska skapituluje. Oni w tym momencie robią Ribbentrop-Matołow. Matołow. Więc musisz. Musisz albo ustawić na Karpatach, albo stwierdzić, że zostawiasz Słowację. I w tym momencie ustawiasz linię obrony na... Patrz, jak masz Tom... Ja wiem, na granicy wiem, jak się ustawić. I zachodni, jak masz prowincję, stan Słowacji Zachodniej, tam masz stolicę. Znaczy miasto to, w Słowacji Zachodniej. Jest za 10 punktów zwycięstwa. W Bratysławę. Jak masz tam Bratysławę... To Bratysławę chroni się prędzej. Ustawić wojsko na Bratysławie, na tych dwóch prowincjach za Olzia. Mhm. Na tych dwóch prowincjach między Bratysławą a południową prowincją Zaolzia. No, wiem, o co ci chodzi. I tam przy lotnisku i cały czas lecieć. A staram się porcować, bo to rysowanie jest śmieszne. Pyk, 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 pyk. Szkoda, bo wtedy tak naprawdę nie mogę na razie stworzyć planu. Dobra, panowie, musicie mi się rozdzielić i tutaj się dołączyć. Spokojnie, okopanie również zwiększa obrażenia, ale tylko w obronie. Mhm. A ja mogę robić, a ja robię nowe jednostki, które mogę już... Znaczy wiesz, na razie możesz bronić sobie tam południe, wiesz, to nie oznacza, żeby... żebyś... okopią. Ale Niemcy mnie szarżują i nic nie mogą zrobić na razie. Tak? Nie możecie... Tak średnio im idzie, nie? No średnio, wszędzie żadne dymki mam. Dopiero sierpień 38 tam, wiesz, Wehrmacht jeszcze się nie nabrał jakiegoś strasznego rozpędu. Całe szczęście. A bombardują mnie, czy jeszcze nie? Ty, nie bombardują mnie. No nic, zostawiam... Głównie bombardują Francję. Aha. Nie, Francja ten. Przewagę powietrzną nikt nie ma. Dobra, świetnie, bronią się wszędzie. No z pokraju ze mną ten, jakieś dostępy wojskowe, a to im dam. Ale pakt o niepodległości na drzem. O agresji na razie nie chcę. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, po co Kanada by chciała przemieszczać jednostki przez moje terytorium, ale jak potrzebują, to niech to robią. No nic, na razie jest... Na razie to jest taka gra, taki ten, Tower and Defense, jakby nie patrzeć. W sumie, o jest pakt Ribbentrop-Matołow, nie przebili mi się nigdzie, to jest dobry znak. Mógłbym nawet już, o, budują, 12 fabryk cywilnych odbudowuje mi tutaj. Ja bym tutaj nawet jakieś fabryki, te bunkry stawił. Warta międzynarodówka, czyli coś, czego Stalin bardzo nie lubił. O, stali muszę ściągnąć, od Francji dostaję stali. A no tak, w sumie nie mam jak nawet. Tyk. O, idealnie. Importuj od Sowietów. No ja mogę zimportować. Na razie od Szwecji importuję, póki mogę. Bo Sowietami będziemy w przyszłości walczyć, więc po co ich umacniać? A widzę, że tutaj gwarantujesz niepodległość Turcji. To jest takie... Tak? To jest takie z cyklu. Ja go zaklepuję, nie bij go, bo ja go będę bił. Coś typu tego, prawda? O, a nie, Niemcy stracili już 154 tysiące sił, głównie na mojej granicy. O, Jugosławia, że to jest ten. Pak i będą motor, żeby tutaj nikt nie doszedł ten, żeby nikt nie pomógł Jugosowi. Chociaż nie, raczej nie będą chcieli pomagać, bo mają tutaj już swoje zajęte plany. Dobra. A Polacy też się bronią. Patrz. Granica się zatrzymała. Spoko. Dlatego, że Polacy doszli do aliantów i na szat nie stworzyli sobie Międzymorza, tak naprawdę. Polacy... Bardziej, że patrz jak w tym momencie pada Jugosławia, która nadal nie ogarnęła jedności narodowej i po zdobyciu Sarajewa oraz właśnie w tym momencie Belgradu pada. Pada. A, będzie się dodatkowe tutaj te tereny. O, super. Dziękuję, zajął im dwa miasta. No bo tak to wygląda, co poradzisz. Świetnie. Jugosławia po prostu jest bardzo słaba na początku. Dziękuję. To była szybka, prosta wojna. A u mnie Politechnika Czeska, no i lecimy przemyszczał Słowacki. Oj, ma tutaj gdzieś żółty dymek. O, już się robi zielony. W sumie nawet nie była żółtym od początku samego. Francja delegalizuje komunizm. Bardzo dobrze, polecam, pozdrawiam. Przelotne. Pójdę sobie już sprzęt, ten karabinki lepsze. Potrzebuję tutaj takiego, być w czymś lepszy niż Niemcy, o. Bo nigdy nie potrafią mi się przebić, a z tyłu buduję już te karabiny, ten,
Ja już buduję te całe bunkry i całą resztę. Zajęła Prusy wschodnie, to dobrze. To dobra właśnie informacja. Mówię, Polacy nawet się lekko przebijają, bronią się. Chociaż widzę, dlaczego Polacy atakują? Oni nie atakują. Znaczy, a nie, faktycznie atakują. Oni atakują! A ja odbijają się w niektórych miejscach. No ale w sumie Niemcy prowadzą wojnę na ten. Ja wiem, że bot jest głupi i on za chwilę wypowie wojnę jeszcze Holandii i Belgii. I to już było zupełnie być dla nich kapa. Może ja ten Związek Radziecki tylko wyszedł do przodu i atakował, no. Zobacz, ile statków mają Niemcy. Obstawiam, że 0, 2. Standard. Wypływają wszystkim do samym po dupie, a gdy Francja ma jeszcze ile? 9, o Francja też już nie ma prawie, ale Brytyjczycy mają 194. A ten, a Włosi? Od 37 do 45. U mnie na szat w tym, w serii Francją, szybko stracili Włosi dość marynarkę. Ale muszą stracić szybko. O, alianci po prostu mam tą marynarkę zajebistą. Zresztą, jakie ty, w ogóle, właśnie, bo ty teraz robisz serię Francją. Jakie tak. Statki budujesz? Aktualnie jakieś tam krążowniki ciężkie i tak dalej, bo raczej staram się skupić... Krążowniki liniowe klasa Dunkierka. Znaczy wiesz, ja nie zwracam uwagi na statki, gdy ja miałem inny plan. Stary, krążownik liniowy klasa Dunkierka to jest tańszy i zużywający mniej manpowera pancernik. To mogę na to pomyśleć, znaczy wiesz... Identycznie. Ja tam produkuję tylko po to, żeby coś robili, a głównie konwoje. O co chodzi? O co chodzi? Krążownik liniowy 2, czyli klasa Dunkierka, jest pancernikiem z krążownikiem liniowym z 1940 roku. I Francuzi mają go na start. Serio? Tak, Francuzi mają krążownik liniowy 2, czyli ten z 1940 roku, mam na start. Porównasz sobie statystyki drugiego pancernika, czyli tego standardowego, z 1936 roku, z krążownikiem liniowym 2, drugim, to tak. Liniowy 2 jest tańszy o 2400 punktów. Się 1600 mniej manpowera. Zużywa mniej ropy, żeby go zbudować. Ma większą maksymalną prędkość. Cała reszta statystyk jest właściwie jednakowa. 1940, gdy mamy go 36. Mówię, nie wiedziałem o tym, bo nigdy statkami się nie interesowałem, bo w tej serii ja wiedziałem. Zajmuje mniej przestrzeni w porcie. Zajmuje mniej przestrzeni w porcie, więc jest mniej problemów z ogarnięciem tego gówna, tej floty. Większy unik, czyli większa szansa, że nie zostanie w ogóle trafiony. Ma okręty nawodne oraz podwodne. Ma lepsze wykrywanie okrętów nawodnych. Ciężej go wykryć. Siła ostrzału jest dokładnie ta sama. Ostrzał brzegu jest minimalnie mniejszy. Wykrywanie okrętów podwodnych jest to samo. Unik jest dużo wyższy. Jest też dużo większa. Przebicie jest nawet większe. Wytrzymałość jest trochę mniejsza. Ale jest bardziej zawodny. Ma właściwie ten sam pancerz. Ochronę przeciwlotniczą tą samą. A co, niż że warto skupić się na statkach Hearts of Iron? Czy powiem tak. Skupić się na statkach ma sens? Ma sens. Ale... Jak to ujmę... To ma głównej mierze tak naprawdę czym gramy, bo jeżeli gramy Brytyjczykami, to musimy mieć raczej mocną flotę. Amerykanem tak samo, bo walczymy się Francuzi, nie, wiesz co, po prostu mówię ci, po prostu Francuzi mają te swoje kilka tam skoczni na początek. Mhm. Mają. Nie ma sensu właściwie tego rozwijać jakoś bardzo, ale oni już to mają, więc warto tego użyć najlepiej jak tylko się da. Użycie tego w formie, żeby budować właśnie dunkierki, czyli krążowniki liniowe. Mhm. Bo masz tańsze, zużywające mniej manpowera panterniki. Są w stanie zanihilować flotę włoską na wstrzyknięcie palcem na początku wojny. O, nawet nie wiedziałem. Floty włoskiej nie ma. Wypowiadam wojnę, chwila, moment, floty włoskiej już nie ma. Jakby to nie mówić, ale o tym nie serio, już Włochów też nie ma. A kurka, wypowiadać wojnę tutaj Turcji. Ty pewnie... Nie, Rzesza Niemiecka robi największe napięcie światowe. Saperzy. O, saperów dwójkę sobie już zrobiłem. Sądzę, że mi się przydadzą, zwłaszcza do obrony, bo to jest do okopania plus 2. O, tutaj jest ten. Myślałem, że mam gdzieś 20% i to jeszcze zielono, ale nie. Niemcy stracili prawie 500 tysięcy wojsk i cały czas mi napierają, gdy ja straciłem dopiero 7 tysięcy Czechów. Chyba dobry wynik. A cały czas jednak staram się produkować nowe wojska, gdyż mnie na to po prostu stać.
O, Związek Radziecki mi też podsyła nowe armie. Szkoda będzie was podbijać. Radzieccy, żartuję, nie będzie mi już ani trochę szkoda. Tam jeszcze Osowacki 3. A ty jesteś, bo tak cicho, tak? Tak cicho. Tam jestem, tylko wiesz, aktualnie trochę manewrowałem tam na wojnie z Turcją. No i powiem ci tak, sądzę, że będziemy mogli dokończyć to wszystko w następnym odcinku, gdyż już mamy 30 minut. Nie tutaj tak jednak nie zamęczać. Ja właśnie w tym momencie zacząłem produkcję samolotów. O kurka, no a może za niedługo się zacznę. W sumie nie. O, nawet mogę sobie ustawić, żeby latały nad Czechosłowacją, bo nie latają zupełnie nad tym. Nie mam żadnego samolotu nad swoimi terenami, więc ja będę miał przewagę w powietrzu i będę miał dodatkowe bonusy. Ale moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ja byłem Szpakon Szpakowski, a był ze mną... Krzysztof Milański, dziękuję, do widzenia. Trzymajcie się ciepło, pa!